Międzynarodowa wystawa oznacza rangę światową, tym bardziej, że na wystawie w Częstochowie pieski oceniał prezes WDF, czyli Światowej Federacji Psów. Jak podkreśla organizator wydarzenia, wystawa była również dobrą okazją do spędzenia miłej niedzieli dla częstochowian. Psy są rasowe, psy są powystawiane, można zobaczyć tutaj, obejrzeć różnych, dużo różnych ras. Nawet był moment, no, tutaj akurat z prezesem Pegaza nie dogadaliśmy się, ale zawsze co roku na przykład było też i oprowadzanie było koni, tak? Dzieci mogły się przejechać po prostu konno. A wśród najczęściej spotkanych na wystawie ras takie pieski jak owczarek niemiecki i staroniemiecki, maltańczyk, szpic miniaturowy, czauczał, shih tzu, nowofundland czy wyżeł weimarski. Nie brakowało również pytań, co należy zrobić, aby zarejestrować własną hodowlę. Pies przede wszystkim musi być rasowy, mieć udokumentowane pochodzenie. To jest po pierwsze. Później no, trzeba się zgłosić do takiej organizacji, no i przebiega cały proces rejestracji. Mogą być od razu nadane uprawnienia hodowlane, ewentualnie mogą być nadawane uprawnienia hodowlane na wystawie. Każdy, kto posiada rodowód czteropokoleniowy, jest zrzeszony w organizacji. No i przede wszystkim ci hodowcy, którzy są w naszym partnerstwie zrzeszeni.